Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj nietypowo nagrywam z naszego przeoratu w Zaczerniu, gdzie jutro rozpoczynam rekolekcję. Jutro z mojego punktu widzenia oczywiście. Film ukaże się już w czasie ich trwania. Także polecam również moje rekolekcje waszym modlitwom. A dzisiaj powiem kilka słów na temat protestantyzmu. Jest to zasadnicza część mojej rozmowy z panem Radosławem Patlewiczem, który zajmował się w dużej mierze postacią pana pastora Chojeckiego i poprosił mnie o rozmowę na temat stawianych przez niego zarzutów. Pokażę tutaj zasadniczą część naszej rozmowy, czyli tą, w której odpowiadam na pytania, zarzuty, które zebrał pan Radosław Patlewicz. No i między innymi właśnie będzie tutaj mowa o tym, dlaczego gdy protestant pyta, czy twój kościół jest ugruntowany na Biblii, my powinniśmy odpowiedzieć, to Biblia jest ugruntowana na naszym kościele. Zapraszam. Przed chwilą obejrzeliśmy takie krótkie intro, to były dwie wypowiedzi tak zwanego pastora Chojeckiego i pierwsze pytania, żeby nam nie umknęły, to właśnie będą dotyczyły tychże wypowiedzi. Więc pytanie numer jeden. Czy pierwsze tłumaczenie Pisma Świętego z greki na łacinę rzeczywiście nosiło nazwę vulgaris, co rzekomo ma oznaczać coś wulgarnego, prymitywnego i dlatego język łaciński jako język liturgiczny Kościoła katolickiego ma być prymitywny dla prymitywów? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i może tak słowem wstępu. Umówiliśmy się, że będę odmawiał dosyć krótko na te pytania. Mamy w planie dosyć dużo jednak różnych kwestii poruszyć, także nie będziemy tutaj jakoś bardzo długo się rozwodzili nad każdą. Mam nadzieję, że uda mi się zawsze w punkt jako tako utrafić i dobrze odpowiedzieć. Zarzuty pastora Chojeckiego, w zasadzie tak zwanego pastora, bo mamy tutaj do czynienia z bardzo takim samozwańczym pastorem, są zarzutami no zawsze na niskim poziomie. Jeśli trafi się przypadkiem jakiś poważny zarzut, no to dlatego, że jest to zarzut już taki starodawny, który został sformułowany długo przed pastorem Chojeckim i zdążył może jakoś tam okrzepnąć albo przybrać takie bardziej mądre formy. Natomiast jak widzieliśmy w tym intro, no przeważnie są to rzeczy dosyć wulgarne i wydaje mi się, że dosyć proste. Więc do rzeczy. Zacznijmy od tego, że Wulgata nie jest pierwszym tłumaczeniem Pisma Świętego na język łaciński. Za czasów Hieronima już funkcjonowało łacińskie tłumaczenie, dlatego też Wulgata nie przyjmowała się tak dobrze. Była od samego początku, na samym początku dosyć mocno nawet krytykowana właśnie ze względu na to, że były już inne tłumaczenia. Jako ciekawostka do dzisiaj tłumaczenie łacińskie psalmów w większości wydań łacińskich to nie jest tłumaczenie Hieronima, bo tłumaczenie psalmów Hieronima nigdy się nie przyjęło i zostało przejęte jeszcze właśnie to starsze tłumaczenie, a więc nie jest to pierwsze tłumaczenie. Dwa, oczywiście vulgaris, więc nie należy tego kojarzyć z językiem polskim, że to jest wulgarne, tylko należy to rozumieć jako popularne. Znaczy to było znaczeniem użytym przy nazwaniu tego tłumaczenia Pisma Świętego. Tłumaczenie popularne, czyli miało być to tłumaczenie powszechne, miało być to tłumaczenie przyjęte w całym Kościele. Taki był zamysł tego, a jednolite tłumaczenie stworzone dla Kościoła, a więc można by nawet mówić o takim katolickim tłumaczeniu w znaczeniu właśnie powszechnym. No i jak się tak dobrze człowiek zastanowi, no to jaki sens miałby Kościół w tym, żeby nazywać swoje własne tłumaczenie Pisma Świętego wulgarnym, zwłaszcza, że językiem łacińskim Kościół posługiwał się wtedy zupełnie powszechnie. To jest czas, kiedy faktycznie jeszcze greka bardzo mocno funkcjonuje w liturgii, ale łacina również od praktycznie samego początku jest używana w liturgii, a za czasów świętego Hieronima już mniej lub bardziej funkcjonuje. Faktycznie ona była wtedy takim językiem powszechnym i stąd właśnie ta nazwa.
Pytanie kolejne. Jakie są źródła kultu Najświętszego Sakramentu i procesji Bożego Ciała? Czy rzeczywiście święto to wymyślono po reformacji, by demaskować, bić na ulicach i palić na stosach protestantów, którzy nie kłaniają się Najświętszemu Sakramentowi? Znowu zarzut jest dosyć dziwny. Właśnie wystarczy, jak to sam pastor chyba zauważył, wpisać w Wikipedię uroczystość Bożego Ciała i tam już można zobaczyć, jakie to są mniej więcej daty, kiedy to święto się pojawia. Najwyraźniej pastor nie zakłada nawet tego stopnia krytycyzmu u swoich widzów, że faktycznie ktoś w tą Wikipedię wpisze, albo przynajmniej zakłada, że ogromna większość nie wpisze. Faktycznie to święto, tak jak już pan chyba w swoim materiale podał, ono pojawia się już w wieku XIII, a w wieku XIV staje się świętem zupełnie powszechnie praktykowanym w całym Kościele i w wieku XIV również już z uroczystą procesją. No i oczywiście teologiczne źródło chyba jest oczywiste, to znaczy skoro Pan nasz Jezus Chrystus mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, skoro chcemy Panu Jezusowi cześć oddawać, to jest zupełnie oczywiste dla Kościoła, że należy okazywać wyjątkowy szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Formy okazywania szacunku mogą być różne, tak? Obrządki wschodnie nie praktykują na przykład przeklęknięcia, natomiast praktykują nieustannie bardzo głębokie skłony w pas. Forma może być różna, ale ważne jest, żeby ona wyrażała faktycznie szacunek, adorację wobec Pana Boga, który ukrywa się dla nas pod postacią chleba, po to, żebyśmy my mogli go przyjąć w Komunii Świętej. No i oczywiście uroczystość Bożego Ciała na wiele set lat przed reformacją już w całym Kościele, w Kościele powszechnym funkcjonuje włącznie z procesjami. Oczywiście, że po to, żeby wyrazić tą wiarę eucharystyczną, wiarę w rzeczywistą obecność i po to, żeby tą wiarę oczywiście również ożywiać, żeby ją promować. To jest zarówno wyraz, jak i akt, który ma tą wiarę promować. No i oczywiście, że znowu chyba na zdrowy rozsądek można ocenić, na ile jaka byłaby skuteczność takiej procesji Bożego Ciała jako takiego znaku, jako czegoś denuncjującego. No, człowiek wiedząc, że taka procesja idzie, ona idzie bardzo głośno z dzwonkami i tak dalej, no po prostu by się tam nie udawał, jeśli nawet miałaby być taka sytuacja, czy to zupełnie nie. Nawet gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, to wydaje mi się, że środek jest tak nieadekwatny, że trudno sobie wyobrazić podobne jego zastosowanie. No i oczywiście sama idea nie jest poparta żadnymi dowodami, a jeśli pastor ma jakieś wskazówki, że kiedykolwiek zostało w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek użyte w ten sposób, to bardzo byłbym wdzięczny za przedstawienie takich dowodów. Kolejne pytanie. Jakie są źródła dogmatów wiary w Kościele katolickim? No tutaj pastor Chojecki twierdzi, że powinno się opierać tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym. No a w Kościele katolickim nie jest to samo Pismo Święte, jest też tradycja oraz Urząd Nauczycielski Kościoła. No i prosiłbym wytłumaczyć dlaczego. O, to jest dużo bardziej istotne pytanie w ogóle w kontekście wszystkich protestantów. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako katolicy dobrze to rozumieli. Pamiętajmy o tym, że Pismo Święte samo siebie nie tłumaczy. Pamiętajmy o tym, że człowiek, który przyjmuje Pismo Święte jako jedyne źródło wiary, pozostaje tak naprawdę w ogromnej sprzeczności wobec swojego intelektu. Dlaczego? No, z jednego prostego powodu. Skąd protestant może wiedzieć, które księgi są w Piśmie Świętym, a które nie są w Piśmie Świętym? Samo Pismo Święte nie podaje takiego spisu ksiąg, no a gdyby nawet podawało, to i tak byłoby to tylko wzajemne się zapętlanie. Skąd, czy pastor Chojecki, czy jakikolwiek inny pastor może wiedzieć, które księgi należą do Pisma Świętego? I argumenty, które się przedstawia, czy protestanci przedstawiają, to są zwykle jakieś zupełnie subiektywistyczne argumenty na zasadzie przecież widać tą piękną jedność, albo to tak przecież to jest właśnie to Słowo Boże i jak człowiek tak czyta, to człowiek to od razu czuje i przecież to jest mniej lub bardziej oczywiste. No, nie jest mniej lub bardziej oczywiste. Pismo Święte ma wprawdzie jednego zasadniczego autora, jakim jest sam Bóg, natomiast ma jeszcze cały szereg ludzkich autorów i różni się naprawdę
Bardzo. A więc Pismo Święte samo siebie nie jest w stanie wyjaśnić. Pan nasz Jezus Chrystus również na kartach Pisma Świętego nie mówi do apostołów: idźcie i zapiszcie to wszystko i dawajcie ludziom, bo dopóki nie będą czytać, to wtedy nie będą znać mnie. Nie, mówi: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie przez przypadek Kościół nie przystępuje od razu do zapisania ksiąg świętych. To są lata 50., 60., kiedy rozpoczyna się w ogóle zapisywanie, oczywiście pierwszego wieku, zapisywanie Pisma Świętego. A więc co jest najpierw? To, co Pan Jezus kazał apostołom, to robią, idą i nauczają. Przekaz ustny jest najpierw hierarchia kościelna, którą Pan Jezus ustanawia, która czuwa nad przekazywaniem wiary, przekazuje wiarę, czuwa, ustanawia swoich następców. To jest to, co działa na początku i później Kościół, ta wczesna hierarchia, stwarza Pismo Święte. Gdy w kolejnych wiekach, w III, IV wieku, pojawia się pytanie, które księgi należą do Pisma Świętego, no to jest właśnie to pytanie, które zadałem przed chwilą. Jakie Kościół, wczesny Kościół przyjmuje kryterium? Sprawdza, co zawsze i wszędzie za Pismo Święte uchodziło. Co wszystkie kościoły uważają za Pismo Święte. W ten sposób zostaje znaleziony kanon Pisma Świętego, a więc jest on ustalony przez magisterium Kościoła na bazie tradycji. I bez magisterium Kościoła, bez urzędu nauczycielskiego, Pismo Święte wisi w powietrzu. To znaczy nie można racjonalnie uzasadnić wiary na podstawie samego tylko Pisma Świętego. Jest to no, po prostu nieracjonalne, nie do obronienia. A więc, no i tutaj dochodzimy do sedna pytania, to znaczy, jakie są źródła naszej wiary, bo nie mówiłbym tutaj tylko o dogmatach. Dogmat to już takie bardzo precyzyjne pojęcie teologiczne. Nasza wiara pochodzi od Pana Jezusa, pochodzi od apostołów, to jest ich nauczanie. To nauczanie dociera do nas za pomocą tej tradycji apostolskiej, czyli tego, co oni nauczali pierwotnie ustnie, co później po części zostało zapisane w Piśmie Świętym, a po części przetrwało w tym przekazie ustnym, czyli w tym, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył. W ten sposób sprawdzamy, jeśli coś, co jest częścią tej tradycji apostolskiej. Jeśli coś było wierzone w wieku I, II, i III, i IV, i V we wszystkich lokalnych kościołach, jeśli widzimy, że to jest wszędzie zostawia ślady, a można to sprawdzać na przykład patrząc na liturgię. Jeśli widzimy, że każda liturgia zawiera jakiś element, jakąś prawdę wiary, od samego początku, jak tylko jesteśmy w stanie ją znaleźć, no to wskazuje to na to, że faktycznie jest to po prostu w wierze od samego początku, czyli od przekazu apostolskiego. A więc to nauka Pana Jezusa, to nauka apostołów jest źródłem naszej wiary, jest źródłem objawienia. Jest ona zawarta również w Piśmie Świętym, natomiast Pismo Święte nie może być jedynym źródłem objawienia. Nie da się w żaden sposób racjonalny w ten sposób do objawienia, do wiary podchodzić. Czyli uściślimy, najpierw był Kościół i dopiero później spisane Pismo Święte, czyli jest to najlepszy dowód na to, że Kościół mógłby sobie świetnie poradzić w ogóle bez Pisma Świętego. Jak najbardziej, byłoby to do pomyślenia, chociażby na bazie samego Pisma Świętego, to znaczy mówimy tutaj przede wszystkim o pismach Nowego Testamentu, gdyż trudno byłoby teraz dyskutować kwestię Starego Testamentu, to znaczy no, jest to, gdy Pan Jezus przychodzi, już Stary Testament jest. Pan Jezus nigdzie nie mówi o konieczności Nowego Testamentu, nigdzie nie każe zapisywać swoich słów, wysyła apostołów, mówiąc do nich: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Oczywiście ostatecznie Duch Święty tak pokierował Kościołem i natchnął te pisma, żeby faktycznie również było Pismo Święte jako źródło objawienia. Jest jak najbardziej do pomyślenia, że mogłoby się to potoczyć również inaczej. Pan Jezus mógłby chcieć przekazać swoją naukę tylko za pomocą magisterium, bez pomocy natchnionego tekstu. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że katolicy usunęli drugie przykazanie o zakazie tworzenia obrazów, a z dziesiątego zrobili ani żadnej rzeczy, która jego jest? No to jest taka teza właśnie tego tak zwanego pastora Chojeckiego. Czy to prawda, że protestanci dysponują w cudzysłowie prawdziwym dekalogiem? Czy w Biblii w ogóle przykazania wyliczone są w sposób numeryczny?
To również bardzo często spotykany argument wśród protestantów, nawet taki trochę legendarny, na zasadzie bardzo często w komentarzach pod katolickimi filmami można spotkać jakiegoś protestanta albo świadka Jehowy, który właśnie ten argument pisze. Kwestia była już roztrząsana naprawdę wielokrotnie w internecie, na wielu różnych kanałach, bardzo krótko. Ja na przykład polecam na Polonii Christianie, jest bardzo dobry materiał na ten temat, wystarczy wpisać Polonia Christiana, drugie przykazanie albo coś w tym stylu, taki dobry, w sensie krótki, a treściwy. Ja w dwóch słowach, dekalog mamy przekazany w Starym Testamencie dwa razy i za żadnym razem nie jest ponumerowany, to znaczy w żadnym przypadku nie jest on podany w takiej naszej katechetycznej formie, ponumerowany z numerkami i wszystko jest jasne. Nie, on zawsze jest w formie ciągłego tekstu, włącznie jakby z pewnymi opisami, to znaczy to nie jest tylko krótkie brzmienie przekazania, tylko to jest zawsze pewien tekst objaśniający, wyjaśniający, pokazujący. Tak. I jak najbardziej jest tam ten tekst, który służy protestantom albo części protestantów za drugie przekazanie w dekalogu, czyli najpierw jest nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i później nie uczynisz żadnego obrazu, tak? Czyli zakaz tworzenia obrazów. No i teraz zarzut, a właśnie katolicy przecież to usunęli. No zwróćmy najpierw na to uwagę, że katolicy nie usunęli tego z Pisma Świętego, to znaczy we wszystkich katolickich wydaniach Pisma Świętego od samego początku do samego końca, to znaczy do dzisiaj te dwa fragmenty są podane i nikt nigdy nie wpadł na pomysł, a mi przynajmniej nie jest znany taki pomysł, żeby usuwać te fragmenty. Skąd się więc bierze ten zarzut? No stąd, że jak pastor Chojecki otworzy jakiś katechizm katolicki po to, żeby przygotowywać swoje oszczercze filmiki, no to wtedy w tym katechizmie znajdzie właśnie taką skrótową katechetyczną formę, która służy raczej do tego, żeby dzieci uczyć takich najbardziej podstawowych prawd moralnych, no i na jej podstawie właśnie wyciąga wnioski, co tutaj Kościół Święty teologicznie naucza, czy co z Pismem Świętym robi. Z punktu widzenia teologii Kościoła, to znaczy w Nowym Testamencie, po tym jak już Pan nasz Jezus Chrystus, On jest obrazem Boga niewidzialnego, to jest w samym Piśmie Świętym, On jest już obrazem Boga niewidzialnego, tak? To zmienia się sytuacja w porównaniu do Starego Testamentu. Pan Jezus staje się widzialny, to znaczy Bóg staje się widzialny, dotykalny od momentu wcielenia. Nie można tak po prostu powiedzieć, że to my nie możemy czynić obrazów. Sam Bóg się pokazał, sam Bóg stał się materialny, sam Bóg przyjął ludzką naturę i pokazał się. Jakże my moglibyśmy teraz Pana Jezusa nie przedstawiać po tym, jak On sam się fizycznie naszym oczom pokazał? To jest zupełnie inna sytuacja. Skąd zakaz tworzenia obrazów w Starym Testamencie? No jest to dosyć proste i logiczne, to znaczy jest to teologicznie zupełnie co innego niż nasze obrazy. W czasach starotestamentalnych, w zasadzie przez cały czas trwania, poganie w jaki sposób pojmowali te swoje figurki i obrazy? To były takie bardzo lokalne bóstwa, to był standard dla praktycznie wszystkich pogan otaczających Izraelitów, żeby mieć takiego swojego domowego bożka. Konkretnie, to jest mój domowy, to nie był tylko ich domowy Zeus na przykład, czyli ich figurka Zeusa, tylko to był taki ich domowy bożek. Bardzo często nawet osoba, czczona osoba zmarła albo jakiś przodek taki bardzo czcigodny, który służył później jako taki domowy bożek. To jest jakby to pierwsze zrozumienie tego obrazu dla pogan i z tym Izraelici byli otoczeni, dlatego dla nich tworzenie obrazów było czymś szalenie niebezpiecznym, bo bardzo szybko kult jednego Boga mógł się przerodzić u nich w kult czegoś, co oni jeszcze nazywają Jahwe, nazywają jednym Bogiem, ale w praktyce to już każde miasto ma swojego bożka, a może nawet każda rodzina ma już swojego własnego bożka. No i żeby przeciwdziałać tym tendencjom, jest w dekalogu ten fragment o nieczynieniu sobie obrazu. W Nowym Testamencie zmienia się to już ewidentnie, czy teologicznie te podstawy są już zupełnie, zupełnie inne, natomiast kwestia numeracji w ogóle jest kwestią dosyć jednak uznaniową, niezawartą w samym tekście Pisma Świętego. No, czyli ewidentnie wniosek jest taki, że pastor Chojecki sam Pisma Świętego nie czytał, skoro
twierdzi, że tam jest jakaś numeracja, tylko źli katolicy ją zmienili, ale zmienili względem czego? Względem protestantów, przecież katolicy byli pierwsi, więc to oni swoją numerację, można powiedzieć, narzucili, a jeżeli ktoś się coś zmieniał, no to protestanci, więc do siebie nie mają pretensje. Kolejne pytanie. Czy zbawieni zostaną katolicy od starożytności do czasów obecnych, którzy nie czytali Pisma Świętego? Gdyż no, było zbyt drogie w średniowieczu, nie umieli czytać i tak dalej. Czy prawdziwe chrześcijaństwo powstało dopiero wraz z wystąpieniem Lutra, ewentualnie wraz z założeniem przez tak zwanego pastora Chojeckiego kościoła Nowego Przymierza w Lublinie? Przepraszam za tą reakcję, natomiast warto tutaj zwrócić na to uwagę, że taki argument, że właśnie prawdziwa wiara to gdzieś tam upadła bardzo szybko, no nawet jeśli założymy taki IV wiek, czyli to wyjście z katakumb i Konstantyna Wielkiego jako już upadek prawdziwej wiary i później Lutra, który ożywia tą prawdziwą wiarę, jeśli przejmiemy taką wizję Kościoła, to moim zdaniem to jest samo zaoranie całego chrześcijaństwa. To znaczy, jeśli Pan Jezus nie był w stanie założyć Kościoła, który no wbrew Jego słowom bramy piekielne miały go nie przemóc, jeśli On nie był w stanie założyć Kościoła, który przetrwa faktycznie w miarę akceptowalnej formie, tylko właśnie po kilkuset latach całkiem się posypie i będzie trzeba 1000 lat czekać na Gutenberga, żeby wymyślił druk, żeby można było drukować Pismo Święte. Tak, szkoda, że tego, że to nie jest gdzieś w Piśmie Świętym podane, że słuchajcie, tylko pamiętajcie, jak wam nie będą dawali do czytania Pismo Święte, to bierzcie sobie sami i czekajcie na Gutenberga. No jakby to jest... Ta teza jest tak wewnętrznie sprzeczna, że jest to aż szokujące, że można coś takiego prezentować. No w praktyce chyba świadczy to jednak o jakiejś takiej absolutnie minimalistycznej wizji w ogóle Pana Jezusa. No bo to gdyby on był takim zwykłym nauczycielem, takim filozofem, no to można założyć wtedy, że jego przesłanie zostało jakoś tam wykrzywione i zapomniane i po 1000 lat właśnie pojawia się taki prorok, który objawi, jak tego filozofa trzeba rozumieć. Natomiast jeśli mówimy o Bogu, który zakłada swój Kościół, no to musimy oczekiwać, że ten Kościół będzie w stanie swoją funkcję spełnić. I skoro samo Pismo Święte nazywa go filarem i podporą prawdy i na kartach Pisma Świętego Pan Jezus mówi, że bramy piekielne go nie przemogą, no to chyba jednak Pisma Świętego znieść nie można. I bez druku sobie też da radę. No a to tutaj nie dziwmy się takim teoriom, gdyż tutaj pastor Chojecki tak zwany nawet głosił kiedyś teorie monofizyckie, że Jezus nie był człowiekiem, tylko samym Bogiem i jedynie upodobnił się do człowieka. Także to już jest też stara herezja jeszcze z IV-V wieku. No ale tu przy okazji chciałbym też wspomnieć na taki fakt, że w IV wieku tak, Konstantyn Wielki, pierwszy ten cesarz chrześcijański, on zamówił 50 egzemplarzy Biblii u Eusebiusza z Cezarei. Dlaczego 50 egzemplarzy Biblii? Dlatego, żeby przynajmniej kościoły te w stolicy, tak, w Konstantynopolu, żeby na każdej parafii był jeden czy dwa egzemplarze. Także to najlepiej pokazuje, jaki był deficyt tego Pisma Świętego, jakie ono było wtedy drogie, tak, i ile naprawdę musiało kosztować jego przepisanie, tak, ręczne. Skoro cesarza było stać na 50 sztuk, prawda, jako dar, no to więc to właśnie też najlepiej pokazuje absurd tego myślenia tak zwanego pastora Chojeckiego. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że celibat jest dogmatem Kościoła katolickiego? Muszę się przyznać, że to wbrew pozorom jest dosyć trudne pytanie, bo celibat można rozumieć różnorako, a więc podejrzewam, że pastor Chojecki nie wchodzi w takie szczegóły. Znaczy się, ja tutaj może uzupełnię. On powołuje się na fragment z Biblii, gdzie jest napisane, że uczciwy, porządny biskup powinien być mężem jednej żony. Mhm. Tak, do tego też sobie możemy dojść. A więc po kolei, możemy rozumieć celibat tak potocznie, jako po prostu samą praktykę życia bezżennego, albo jako już przepis kościelny na zasadzie, że każda osoba duchowna, każdy kapłan musi żyć zgodnie
z tą zasadą, czyli musi żyć w absolutnej czystości. I jedno i drugie czasem nazywa się celibatem. Ściśle rzecz biorąc, to jest to drugie. To pierwsze, czyli sam fakt takiego istnienia, takiego stanu życia bezżennego, jest niezwykle biblijny i naprawdę zaskakuje mnie tutaj, jak protestanci mogą próbować to na podstawie Pisma Świętego podważać. To, że no nie było od samego początku tego przykazania, które zobowiązywało każdą osobę duchowną do życia w stanie bezżennym, to jest oczywiste. I z punktu widzenia historycznego to również jest oczywiste. To znaczy, jeśli chrześcijaństwo dopiero się rozprzestrzenia i tacy apostołowie rozchodzą się po świecie, no to chyba trudno sobie wyobrazić, że taki apostoł Paweł, który przychodzi do jakiegoś miasta, do Efezu na przykład, to jest tak zupełnie przykładowo, przychodzi no, apostoł Paweł i na biskupa wybiera kogo? 15-letniego chłopca, który jeszcze żony nie ma, bo dlatego, że trzeba, żeby on nie miał żony. No nie, oczywiście, że w pierwszej fazie, tej fazie apostolatu, na osoby duchowne muszą być wybrane osoby doświadczone, osoby dojrzałe, osoby o wypróbowanej już cnocie. I dlatego to jest ten mąż jednej żony, który swoją rodzinę trzyma w uległości i w porządku, czyli ktoś, kto już pokazał, że potrafi zapanować nad swoim domem, nad swoim życiem i on będzie, oczywiście jeśli ma również inne kryteria do tego potrzebne, które też święty Paweł wymienia, będzie mógł być ewentualnie dobrym biskupem. Natomiast sam fakt istnienia celibatu jako tego stanu poświęconego, życia poświęconego Panu Bogu jest niezwykle biblijny. No, jeśli spojrzymy chociażby na Apokalipsę, mamy tam cały długi fragment, orszak, dziewiczy orszak, to są ci, którzy idą za barankiem dokądkolwiek on idzie i oni, to jest bardzo mocno powiedziane w samym Piśmie Świętym, oni śpiewają pieśń, którą tylko oni mogą się nauczyć, oni idą za barankiem dokądkolwiek on pójdzie, i bo oni nie skalali się z niewiastami, jest to tak napisane, nie w sensie, że to współżycie jest grzechem, ale w sensie, że oni są oderwani od tego świata, to mamy bardzo, bardzo jasno obecne. Sam święty Paweł, który przecież jest tym, który pisze do Tymoteusza, on sam również wielokrotnie mówi o tym, że zachęca chrześcijan do tego, żeby nie szukali żony, żeby żyli w tym stanie bezżennym. Uważa to ewidentnie za ten lepszy stan, ale oczywiście mówi, kto się żeni, nie grzeszy. I święty Paweł, raczej jak czytamy Pismo Święte, to raczej moglibyśmy, moim zdaniem, dużo bardziej uprawnionym zarzutem byłoby to, że Pismo Święte za bardzo stawia nacisk na tą czystość absolutną. Jeśli jakiś zarzut można postawić, to myślę, że dużo bardziej ten. Oczywiście, że nie jest to za bardzo, natomiast jest to mocno podkreślone po prostu dlatego, że jest to prawda trudna, wcale nieoczywista i dlatego też w Bożym objawieniu została przekazana w sposób bardzo wyraźny. A więc dziewiczy orszak baranka, czy sam święty Paweł, który mówi, radzi, żeby pozostać w tym stanie, tak jak on sam mówi, tak jak on sam żyje w stanie bezżennym. I jest to chyba, nie wiem, mam wrażenie, że mówię o oczywistych oczywistościach, że ten stan w sposób oczywisty służy, jak sam święty Paweł wyjaśnia, to mówi konkretnie w odniesieniu do kobiet, że ta, która ma męża, będzie się troszczyła o męża i o te sprawy doczesne. Ta, która nie ma tych spraw doczesnych, nie ma własnej rodziny, może poświęcić się całkowicie Panu Bogu. No i oczywiście do tego to służy i od samego początku istnienia Kościoła są właśnie ci pustelnicy, którzy chcą wszystko Panu Bogu oddać, którzy chcą nie mieszać się w sprawy tego świata po to, żeby Panu Bogu służyć w ten czy w inny sposób, czy tylko przez swoją modlitwę, czy przez nauczanie. I jest zrozumiałe, że gdy Kościół nabiera siły w takim sensie strukturalnym, gdzie nie jest to już taka sytuacja czysto misyjna, no to że Kościół wtedy postanawia, że duchowieństwo musi być już wybrane spośród tych,
którzy wybrali stan życia bezżenny. Jeszcze inną kwestią jest to, czy przypadkiem ci, którzy zostali wyświęceni na kapłanów i biskupów w tych zupełnie apostolskich czasach, czy oni przypadkiem nie żyli ze swoimi żonami potem, jak brat z siostrą w absolutnej czystości. To jest teza bardzo prawdopodobna. Pamiętamy o tym, że już w Starym Testamencie kapłani Starego Testamentu musieli zachować czystość przed służbą liturgiczną. I teraz ci wczesni chrześcijanie, czy oni postrzegali swoją służbę liturgiczną? Święty Paweł pisze o tym, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi, mówię o Starym Testamencie. To znaczy, to jest, gdy mówi, że nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi, to przybytek, to jest stary, starotestamentalny przybytek, a my mamy ołtarz, no to jest ten nowotestamentalny ołtarz. Chrześcijanie na pewno nie postrzegali swojej liturgii jako mniej wartościowej niż ta starotestamentalna, a liturgia chrześcijańska jest sprawowana dużo, dużo częściej. Oczywiście to mogło się zmieniać zależnie od czasu i miejsca, ale bardzo prawdopodobne, że istniało to również od samego początku w formie takiej, że po prostu człowiek, który zostawał kapłanem, już żył w czystości, nawet jeśli wciąż jeszcze opiekował się swoją rodziną. Za długo mi to wychodzi, ale to jest ważna kwestia, to może warto dwa słowa na ten temat powiedzieć. Warto zwrócić na to uwagę również, że gdy pojawiają się pierwsze zapisy prawne o celibacie, to jest synod w Elwirze już w wieku V, zaraz po zakończeniu, przepraszam, w IV, zaraz po zakończeniu prześladowań, gdy jeszcze w niektórych miejscach te prześladowania w ogóle można spotkać, synod w Elwirze, kościół tylko co wychodzi z katakumb, i na synodzie w Elwirze, to jest lokalny tylko synod, kilkunastu biskupów hiszpańskich bierze w nim udział i pomiędzy takimi zupełnie prozaicznymi zapisami, jakieś takie naprawdę zupełnie prozaiczne, liturgiczne rzeczy, jak robić to, to i to, znajduje się również zapis o tym, że kapłan i biskup musi zachować to, musi być, żyć w stanie bezżennym. Nikogo to nie dziwi i to jest ważne. Gdyby jakiś lokalny synod wprowadził nowy przepis tego rodzaju, to mielibyśmy bez wątpienia udokumentowane wzburzenie. To bez wątpienia wzbudziłoby kontrowersje teologiczne i praktyczne. To bez wątpienia byłby szok dla Kościoła. Natomiast skoro pierwsze dokumenty kościelne, jakie tylko mamy, już zawierają te zapisy i to zawierają go zupełnie właśnie tak pomiędzy jakimiś zupełnie prozaicznymi sprawami i te zapisy nie wzbudzają żadnych kontrowersji, no to znaczy, że po prostu było to praktykowane już wcześniej i ten synod w Elwirze nie wprowadza nic nowego, tylko po prostu dokumentuje jako rzecz zupełnie oczywistą to, co i tak jest już praktykowane. Przepraszam, że się rozgadałem, obiecuję, że postaram się na kolejne pytanie odpowiedzieć krócej. Czyli jeszcze raz uściślimy, celibat nie jest w Kościele katolickim żadnym dogmatem, jest tylko zarządzeniem dotyczącym dyscypliny. Nie do końca, to znaczy... Tak, a więc bez wątpienia należy traktować jako prawdę wiary, niekoniecznie objawioną, sprecyzowaną jako dogmat, natomiast, znaczy objawioną, a niekoniecznie ogłoszoną uroczyście jako dogmat, ale jako prawdę wiary należy postrzegać to, że ten stan życia Panu Bogu poświęconego jest, że jest on stanem lepszym, to bez wątpienia i jak najbardziej można postrzegać jako prawdę wiary, znowu nie dogmat, natomiast prawdę objawioną, że osoby Panu Bogu poświęcone w ten sposób żyć powinny, w ten czy w inny sposób. Ja bym to zostawił na takim poziomie ogólnym. To połączenie jest widoczne już w objawieniu, jest widoczne od samego początku. Jakby wszystkie pierwsze wieki Kościoła wszędzie, zawsze i wszędzie mają ten stan, tą czystość, połączenie czystości i z tej służby Panu Bogu, służby liturgicznej. Na wschodzie do VII wieku również nie ulega to żadnej wątpliwości, że jest praktykowane, także nie jest to faktycznie dogmat w tym sensie, nie zostało to uroczyście ogłoszone jako dogmat wiary, ale jak najbardziej i samo istnienie tego stanu i połączenie go z stanem duchownym jest czymś, co możemy określić jako faktycznie prawdę zawartą w objawieniu, przynajmniej w tradycji apostolskiej i w Piśmie Świętym i w jednym i w drugim, choć nie zadeklarowaną, zdefiniowaną jako dogmat. Taką ciekawostkę podam. Ostatnio czytałem książkę, zresztą, żeby było śmieszniej, żydowskiego autora, który opisywał dzieje Żydów w Mezopotamii i okazuje się, że jeszcze do około X-XI wieku po Chrystusie
Żydzi z Mezopotamii praktykowali wielożeństwo. I mało tego, nawet w Talmudzie tym babilońskim, tam się mędrcy zastanawiają, jak to jest właśnie z tym wielożeństwem. I tutaj jeden rabin twierdzi, że lepiej, żeby Żyd miał 3 żony niż 2, dlatego że jak ma 2, no to się będą ze sobą kłócić, która jest ważniejsza. Jak jest 3, no to już tak się nie będą kłócić, bo tutaj już są 3 punkty zaczepienia. Także to w ramach ciekawostki. Kolejne pytanie. Czy zbawienie odbywa się przez samą wiarę, jak to głosi tak zwany pastor Chojecki, czy przez wiarę i uczynki, jak głosi Kościół katolicki? Na co są, w cudzysłowie, mocniejsze dowody biblijne? No to też bardzo ważne pytanie. Widzę na czacie informacje czy zarzuty do poprzedniego pytania, tylko krótko powiem a propos zbrodni pedofilskich i celibatu. Jest materiał na moim kanale Szkoły Akwinaty. To będzie pytanie też. Który dokładnie o tym traktuje. Aha, no to wtedy nie wracam do tego. Jest materiał, polecam. Wiara i uczynki. No, znowu, jest to rzecz tak naprawdę na takim poziomie zdroworozsądkowym, jak się do sprawy podejdzie, to naprawdę nie może być moim zdaniem żadnych wątpliwości, że potrzebne jest i jedno, i drugie. I cały przekaz Pisma Świętego jest jednoznaczny. Przecież nigdzie nie ma tego, oczywiście, że można wyjąć tak jak zawsze jakiś fragment i powiedzieć, o tu jest mowa, że właśnie wiara zbawia, a nie uczynki, przecież to jest dosłownie powiedziane. No tak jak można wyciąć absolutnie każde pół zdania w jakimś... talmudyczne. Tak, no jest to talmudyczny bez wątpienia sposób pod interpretacji Pisma Świętego. Natomiast oczywiście, że jak spojrzymy na całość, to mamy nieustannie fragmenty, które pokazują, że uczynki są czymś niezwykle wartościowym. Kto jest wynoszony, kto jest pokazywany jako bohater, to są właśnie ci, którzy dokonują tych wielkich rzeczy. Oczywiście, że to są ci wierzący, oczywiście, że tak, no ale właśnie jedno i drugie. I nie przez przypadek święty Jakub pisze, że wiara bez uczynków martwa jest samą w sobie i że nie można pokazać tej wiary inaczej jak właśnie przez uczynki, że ona musi przynieść te owoce. Przecież Pan nasz Jezus Chrystus nie mówi, jeśli ktoś chce być moim uczniem, to niech wierzy. Mógłby tak powiedzieć, ale akurat tak nie mówi. Mówi, jeśli ktoś chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje, zaprze się samego siebie i mnie naśladuje. To wszystko, to są obrazy oczywiście, ale one jak najbardziej mówią, wskazują na działanie. Tutaj trzeba wziąć krzyż, tutaj trzeba wziąć coś ciężkiego i jego naśladować. A co Pan Jezus nie dokonał uczynków? No dokonał uczynki i te uczynki były to wielkie. Oprócz tego, że chodził i nauczał, oprócz tego, że pościł i modlił się, no to oczywiście dokonuje swojej męki krzyżowej, odkupienia na krzyżu, no to wybitnie, zostaliśmy odkupieni właśnie poprzez uczynek, tak, to oczywiście, że bez tego aspektu boskości Pana Jezusa to nie miałoby miejsca, co jest analogiczne do wiary w nas, wiara, łaska uświęcająca, oczywiście to jest jakby ta no, analogat tutaj do bóstwa Pana Jezusa, musimy być zjednoczeni z Panem Jezusem, żeby nasze uczynki miały jakąkolwiek wartość, ale gdy jesteśmy zjednoczeni oczywiście z Panem Jezusem, oczywiście, że wtedy możemy przynosić te owoce w Nim i to są właśnie różne dobre uczynki. Modlitwa też jest swojego rodzaju dobrym uczynkiem i też to, co bardziej nam się jako uczynek kojarzy, czy post, czy jałmużna, o czym, co Pan Jezus również wychwala, przecież On sam mówi o tym, żeby składać jałmużnę. Wskazuje na to, że nie jest najważniejsze, ile kto da, tak? Ten wdowi grosz, gdy zostaje pochwalony, no to zostaje pochwalony. Oczywiście najważniejsze jest właśnie, ale nie nominał jest najważniejszy, tak, najważniejszy, ale co tam jest ważne? Ta gotowość do ofiary tej osoby i ta osoba ofiaruje właśnie coś konkretnego, materialnego. No myślę, że to naprawdę, jak się tak człowiek zastanowi, to chyba trudno na poważnie twierdzić, że te uczynki do niczego nie są potrzebne. Kolejne pytanie. No, pastor Chojecki, tak zwany pastor Chojecki twierdzi, że Kościół katolicki jest wielką nierządnicą z Apokalipsy świętego Jana. No i prosiłbym, żeby ksiądz się do tego odniósł. Oczywiście zawsze łatwo jest swoich wrogów
nazywać wielką nierządnicą z apokalipsy. Zawsze się jakiś punkt styczny znajdzie, tak? Zawsze można się doszukać gdzieś tam jakiegoś podobieństwa. Co jest, jaka jest, czy tak, bestie apokaliptyczne i wielka nierządnica, no tam to jest jakby cały szereg różnych wrogów, którzy zostają przedstawieni i na pewno można w każdym coś znaleźć, jakieś podobieństwo, natomiast no, jeśli chcemy się zastanowić, kim jest jakaś wspólnota wyznaniowa, no to przede wszystkim trzeba spojrzeć, czy tak, powołujemy się, chrześcijanie powołują się na Pana Jezusa, na pochodzenie od Pana Jezusa, no i trzeba sprawdzić, co Pan Jezus faktycznie zostawił, czyli ci, którzy się powołują na Pana Jezusa, czy faktycznie wyznają tą wiarę, którą wyznawał Pan Jezus. To jest kluczowe, tak? To jest podstawa. Później, jak zobaczymy, że w ramach tej wiary Pan Jezus ustanawia również pewną hierarchię, no on zostawia ewidentnie apostołów jako tych pierwszych biskupów. To jest ewidentnie. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Apostołowie idą, nauczają i zostawiają swoich następców, co jest w samym Piśmie Świętym dokładnie opisane. A więc oni zostawiają swoich następców, ich następcy swoich następców i tak dalej. I to nazywamy sukcesją apostolską, to znaczy tą ciągłość od czasów apostolskich, także każdy katolicki kapłan może się pochwalić taką jednością moralną z apostołami, to znaczy apostołowie zostawiają swoich następców, oni swoich i tak dalej. I to każdy katolicki kapłan może taką przynajmniej teoretycznie wykazać taką jedność, bo oczywiście szczególnie w czasach tych najwcześniejszych może to być bardzo trudne, żeby wykazać, kto w czasach prześladowań kogo dokładnie wyświęcił. Natomiast jeśli wychodząc z katakumb mamy biskupów powszechnie zaakceptowanych, przyjętych przez Kościół, no to znaczy, że w tych katakumbach zostali wyświęceni, że tam to zostało dopilnowane przez Kościół, to znaczy gdyby ktoś tam był samozwańcem, to bez wątpienia po prostu nie byłby przyjęty przez tych wczesnych chrześcijan, nawet jeśli wtedy tych dokumentów nie mamy. W każdym razie trzeba sprawdzić, kto faktycznie wierzy tak w to, co Pan Jezus nam przekazał, ten może się chwalić tą jednością z Panem Jezusem. No i jeśli chcemy kogoś oskarżyć o to, że jest tą wielką nierządnicą babilońską, no to trzeba by wykazać, że faktycznie jest instytucją, która walczy przede wszystkim jakby instytucjonalnie, substancjonalnie co do istoty walczy z nauką Pana Jezusa. I oczywiście Pan Chojecki jest święcie przekonany, znaczy może nie święcie przekonany, że Kościół katolicki walczy z nauką pastora Chojeckiego i dla niego nauka pastora Chojeckiego jest tożsama z nauką Pana Jezusa, przynajmniej w jego przekazie, bo nie wiem, czy subiektywnie faktycznie jest o tym przekonany, to trzeba już zostawić sądowi Bożemu, to będzie wtedy wiadomo. Natomiast no nie należy przyjmować, że ten, kto walczy z moją nauką osobistą, to walczy właśnie z nauką Pana Jezusa i od razu nazywać jego nierządnicą babilońską. No, ja bym tutaj oczywiście mógł w drugą stronę tak samo powiedzieć, tym bardziej, że sam pastor Chojecki daje wiele argumentów, bo właśnie często używa różnych wulgaryzmów, w tym wulgaryzmów fekalnych. A taka była sytuacja swego czasu, gdy Nergal, ten słynny satanista, podarł Pismo Święte, zbezcześcił, to wszyscy go potępili, Kościół katolicki i większość protestantów. Natomiast no, kto go wziął w obronę? No, pastor Chojecki. Także tutaj myślę, że w tym kierunku by trzeba było szukać no, tej potwory z apokalipsy. No, przejdźmy do kolejnego pytania. Skąd wzięła się idea prymatu Piotrowego i dlaczego tylko Kościół katolicki, a nie sekty protestanckie, posiada sukcesję apostolską? Jakie znaczenie ma ta sukcesja? No, po części już odpowiedziałem na to pytanie, a więc bierze się to po prostu z samego nauczania życia i nauczania Pana Jezusa, który ustanawia apostołów, ewidentnie wyznacza świętego Piotra na wyjątkowego spośród apostołów. I są momenty, w których zwraca się tylko do niego i przekazuje mu w sposób szczególny swoją władzę. Oczywiście to jest przede wszystkim ten słynny fragment, który jest w zasadzie jednoznaczny. To znaczy Pan Jezus mówi,
ty jesteś skała i na tej skale wybuduję mój kościół. Tutaj protestanci zawsze zarzucają, że ale to nie jest to samo słowo. Uwaga, dlaczego to nie jest to samo słowo, czyli w odniesieniu do Piotra i skały, no bo u Piotra to jest Petros w rodzaju męskim, a później to jest Petra, czyli skała w rodzaju żeńskim. No ale to przecież jest zupełnie co innego. To znaczy, no wydaje mi się, że jednak nie jest to zupełnie co innego. I zwłaszcza w tym kontekście, to jest zupełnie oczywiste, to znaczy Pan Jezus mówi, ty jesteś skała i na tej skale wybuduję mój kościół. To jest jedno zdanie. No i protestanci twierdzą, ale Pan Jezus na pewno, gdy mówi i na tej skale, to pokazuje wtedy na siebie. Tylko, że jeśli faktycznie tak jest, to znaczy, że Pismo Święte zostało napisane w tak bardzo mylący sposób, że w żaden sposób tego nie można połączyć, moim zdaniem, z natchnieniem. To znaczy, jeśli faktycznie tak było, że Pan Jezus w jednym zdaniu używa tego samego słowa i tylko gestem, który nie zostaje zapisany w Piśmie Świętym, a który jest tylko i wyłącznie domyślny właśnie, bo musimy go sobie wstawić, w cudzysłowie my musimy, protestanci muszą sobie go wstawić po to, żeby sobie zinterpretować po swojemu. Jeśli by tak trzeba było interpretować Pismo Święte, żeby je właściwie zrozumieć, no to znaczy, że to Pismo Święte do niczego się nie nadaje. Po prostu. Nie może być traktowane jako źródło wiary, jeśli my musimy sobie wymyślać gesty, które Pan Jezus musiał tam uczynić po to, żeby było po naszemu. No, to wtedy to nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby się na Pismo Święte powoływać, bo ja zawsze mogę powiedzieć, że Pan Jezus wtedy, jak mówił, to pokazał jakiś gest, bo musiał pokazać, bo ja tak uważam. To jest talmudyzm znowu, tak? Będą się spierać, tak? Będzie się spierało 20 denominacji z 40 denominacjami protestanckimi, czy Pan Jezus pokazał jeden palec, czy dwa? Kolejne pytanie. Czy Pan Jezus życzył sobie utworzenia jednego kościoła powszechnego, czyli katolickiego, czy raczej tysięcy zwalczających się wzajemnie denominacji protestanckich? No to w sumie też już w dużej mierze na to odpowiedziałem. Skoro wierzymy, że Pan Jezus jest Bogiem i skoro Pan Jezus mówi, że na Tobie wybuduje mój Kościół, używa określenia mój Kościół, to jest jeden Kościół, skoro jest Bogiem i chce zostawić swój Kościół, to skoro wysyła apostołów, żeby oni szli i nauczali, no to znaczy, że oni mają nieść ten Kościół, no to skoro jest Bogiem, no to wie, co robi, wie, jak to zrobić, żeby to przetrwało i w żaden sposób takim... Właśnie jedność Kościoła bez wątpienia wskazuje na to, że taka instytucja, która może się pochwalić jednością wiary, jednością władzy, może ma prawo, żeby powiedzieć, no zobaczcie, Pan Jezus mówi o moim Kościele, u nas jest ta jedność wiary, jedność sakramentów, jedność władzy, to może być wskazówką na to, że to jest prawdziwy Kościół. Natomiast jeśli ktoś twierdzi, że no właśnie, prawdziwy Kościół to jest u nas, no i bo w Piśmie Świętym jest napisane to i to, na przykład właśnie jak w przypadku tej Ewangelii według świętego Mateusza jest napisane wprawdzie, że na tej skale wybuduje mój Kościół, ale Pan Jezus na pewno pokazał wtedy na siebie. No i tak jest. No i teraz jeden powie tak, drugi powie tak, a trzeci powie jeszcze inaczej. No i każdy twierdzi, że jest Kościołem Chrystusowym. No nie, naprawdę, no nie wiem, to są tego poziomu argumenty, że moim zdaniem wystarczy je przedstawić tylko w sposób czytelny, że i wtedy już nawet nie ma potrzeby chyba ich zbijać. No tak, no w każdym razie zdaje się nie ma w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, nawet w protestanckiej, tam nie wiem, wersji gdańskiej, żeby Jezus powiedział do swoich 12 apostołów, idźcie i załóżcie 12 sekt, tak? A wasi uczniowie niech założą jeszcze kolejne, tam do sześcianu i tak dalej. Nic na to nie wskazuje, nie było, tak, żeby taki tak. Był zamysł Pana Jezusa. Ale może pokazywał coś, jak mówił. Tak, tak. Kolejne pytanie. Czy każdy człowiek powinien interpretować Pismo Święte po swojemu? Do czego służy właśnie Urząd Nauczycielski Kościoła w przypadku wykładni świętych pism? No to jest tyle ciekawe, że samo Pismo Święte zwraca na to uwagę, że nie powinno być tak po prostu interpretowane na zasadzie mojego widzimisię,
Oczywiście, że protestanci tutaj twierdzą, że no, Duch Święty ich natchnął, żeby zinterpretować, tylko że samo Pismo Święte nigdzie nie pisze o tym, że właśnie będzie każdy, kto czyta, będzie natchniony i po prostu każdy będzie wiedział, jak to zinterpretować. Nigdzie nie jest to zawarte, wręcz przeciwnie, święty Piotr pisze, że żadne pismo proroctwa nie jest do prywatnego wyjaśniania. Oczywiście on bezpośrednio odnosi się tylko do proroctw, natomiast no, jest to przynajmniej część Pisma Świętego, o której jest bezpośrednio potwierdzone w Piśmie Świętym, że żadne pismo proroctwa nie jest do prywatnego wyjaśniania, nie zostało bowiem zapisane, argument teologiczny jest bardzo ciekawy świętego Piotra, nie zostało bowiem zapisane z własnej woli tych, którzy je zapisali, tylko z natchnienia Ducha Świętego, a więc trzeba je interpretować również z natchnienia Ducha Świętego. A skąd, gdzie to natchnienie Ducha Świętego, gdzie go szukać? Czy to znaczy, że teraz każdy, kto się pomodli do Ducha Świętego, będzie miał to natchnienie? Nigdzie nie jest to przekazane w Piśmie Świętym. Żadne nie jest pismo proroctwa, nie jest do prywatnego wyjaśniania, a więc będzie to, kto będzie je wyjaśniał? Może ci, do których Pan Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Być może ci, którym Pan Jezus przekazał władzę rozwiązywania i związywania i powiedział, że co rozwiążą, będzie tutaj na ziemi, będzie tam rozwiązane i tak dalej. Być może to ci, którzy są tym filarem i podporą prawdy, czyli właśnie Kościół. No, wydaje się, że jest to bardzo logiczne i spójne. No tak, to dokładnie fragment 2P1:20-21 brzmi: to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. No a czym się kończy takie właśnie interpretowanie Pisma Świętego? No to pokazały na przykład pastorki w Szwecji, które doszły do wniosku, że z Pisma Świętego można wyciągnąć, iż homoseksualizm jest okej. No to... Tak, oczywiście tutaj ilość różnych denominacji protestanckich jest bardzo mocnym argumentem przeciwko wierze w to, że każdy, kto czyta, będzie rozumiał jak trzeba, no bo no właśnie każdy rozumie inaczej. Ja rozumiem, że pastor Chojecki jest przekonany, że on rozumie najlepiej i że jego Duch Święty natchnął najlepiej, ale myślę, ja nie czuję, nie uważam, żebyśmy mieli wystarczające powody, żeby wierzyć w tą wersję wydarzeń. Tak, tym bardziej, że na pewno Duch Święty nie kazał używać fekalizmu. No nigdzie nie mamy w Piśmie Świętym takiego świadectwa. Tak, raczej wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi, że z każdego niepotrzebnego słowa zdamy sprawę na sądzie ostatecznym. O zgorszeniu też mówi dosyć poważne słowa, że ten, kto gorszy tych maluczkich, lepiej, żeby kamień młyński mu zawiesić u szyi i rzucić go w otchłań, co jest... No. Byłoby dobrym zakończeniem tego materiału. Ale niestety mamy, albo stety, i jeszcze kolejne pytania. No właśnie pytanie odnośnie tej teologii tak zwanego pastora Chojeckiego. Czy gdzieś w Piśmie Świętym znalazł ksiądz taki fragment mówiący o tym, że wystarczy zakrzyczeć do Pana Boga i już się jest zbawionym, czyli tak zwana ideologia darmowego zbawienia. Że tam już palicho, później można kłamać, oszukiwać, mordować, ale jak się raz zakrzyknęło, że się wierzy w Pana Boga, to już ma się otwarte wrota do nieba. No myślę, że trudno będzie to znaleźć w Piśmie Świętym, zwłaszcza, że święty Paweł pisze o tym, że chociażby ten, kto nie troszczy się o własnych domowników, ten gorszy jest niż poganin, a mówi tutaj ewidentnie o chrześcijanach, o tych, którzy wierzą i piętnuje różnego rodzaju grzechy wśród właśnie chrześcijan, a więc wskazuje to na to, że i w bardzo mocnych słowach tak zdarzają się wśród was rzeczy, które się nie zdarzają wśród pogan i bardzo mocno to piętnuje, jednocześnie wyliczając, że ci, którzy dopuszczają się takich i takich rzeczy, nie łudźcie się, oni Królestwa Niebieskiego nie posiądą. Tam między innymi są wymienieni właśnie mężczyźni współżyjący ze sobą, to a propos jeszcze tych pastorek, które mają swoją własną teologię i swoją własną interpretację. Oczywiście już o świętym Jakubie wspominałem, no sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi, nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca. Święty Jan Apostoł mówi, że ten miłuje, kto zachowuje przykazania. No
tysiąc Czyli razy. sama deklaracja wiary nie wystarczy. I ja tutaj też wspomnę na inny fragment, tak, z Pisma Świętego, akurat Ewangelia Świętego Łukasza. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Czyli jak widzimy, tu mamy kolejny warunek wejścia do tego królestwa, że no, trzeba być ubogim, no, najlepiej i na majątku, i w duchu, prawda? No tutaj bym polemizował, że najlepiej być ubogim na majątku. To jest trochę taka interpretacja właśnie w stylu, a bierzemy jakiś jeden fragment i rozumiem, że może być to taka polemika z protestantami, którzy twierdzą, że właśnie majątek jest znakiem błogosławieństwa. Tak, tak, ale mi chodziło tylko o to, że tutaj jest ten warunek jakiś przedstawiony, tak? Tak, natomiast jest to raczej warunek właśnie dotyczący nastawienia, cnoty, tak, czyli tego, że człowiek nie może być przywiązany do tych dóbr i człowiek, który ma majątek znaczny, faktycznie będzie mu ciężko nie być do niego przywiązanym, ale bez wątpienia jest to możliwe i nie popadajmy tutaj też w taką pochwałę, im jest nam gorzej, tym lepiej. Nie, nie, jak najbardziej katolik powinien dbać o swój majątek, dążyć do tego, żeby budować też dobro ojczyzny poprzez budowanie własnego majątku i zabezpieczenie dobrego funkcjonowania swojej rodziny, swojego potomstwa, swoich wnuków. To są rzeczy piękne i dobre. No tutaj powiem taką anegdotkę akurat z mojego życia. Mój ojciec kiedyś rozmawiał z takim bardzo bogatym człowiekiem i się tak zaśmiał do niego, ty, tobie, bo oni tam już byli na ty, tobie to będzie strasznie żal umierać. No dlaczego? No bo tyle majątku masz, no to co ty z tym zrobisz, tak? No i ten, no rzeczywiście, muszę coś pomyśleć. Także to w tym kierunku. Kolejne pytanie. Kiedyś tak zwany pastor Chojecki powiedział, że podczas mszy łacińskiej w trakcie przeistoczenia kapłan wypowiada słowa hokus pokus, a żeby wzmocnić przekaz, to dodatkowo stwierdził, że jeśli ktoś mu nie wierzy, to niech sobie sprawdzi. No i prosiłbym księdza, żeby ksiądz wytłumaczył, tak, jak jest naprawdę, bo z tego przynajmniej co ja wiem, to na mszy łacińskiej wypowiada się słowa hoc est enim corpus meum. Zarzut jest o tyle ciekawy, że bazuje na takim faktycznie prastarym protestanckim zarzucie. Wydaje mi się, że to już w takiej typowo luterskiej propagandzie tej pierwszej się gdzieś tam pojawiało. Dlaczego? To znaczy, jakby bardzo ciekawe źródło czy połączenie teraz, takie zapętlenie trochę zwrotne, bo to było inaczej. To znaczy, nasze słowo hokus pokus, to wyrażenie, ono jest właśnie parodią słów konsekracji. To znaczy ono wzięło się ze słów konsekracji, jest taką protestancką parodią na zasadzie, że o właśnie, to katolicy to robią takie czary-mary, właśnie takie hokus pokus. Coś tam ten ksiądz mówi po łacinie, ja tam nie rozumiem i to jakieś takie dziwne czary, gesty, ludzie się gdzieś tam kłaniają, nie. No i to stąd to się wzięło, to jest w tym sensie zapętlenie, że to jest jakby argument, który został odwrócony na drugą stronę i użyty ponownie. No ciekawy sposób użycia tego argumentu. A więc oczywiście kapłani w trakcie konsekracji wypowiadają słowa konsekracji, czyli trochę tutaj jednak myślę, że można zrobić zarzut panu Chojeckiemu, że no bo naśmiewa się tutaj bezpośrednio ze słów Pisma Świętego, bo słowa konsekracji są słowami jak najbardziej biblijnymi, pomimo tego, że akurat ta ich formuła, to ustawienie słów nie jest bezpośrednio przekazane ani w Ewangelii, ani u świętego Pawła, to znaczy one są minimalnie różne w każdej z tych wersji, a ten liturgiczny przekaz jest jeszcze troszeczkę inny, natomiast to jest tylko kwestia kolejności słów, które są użyte, nie samej treści, więc jest to atak w zasadzie na samo słowo Boże. No, są to słowa konsekracji wypowiedziane przez samego Pana Jezusa. To jest ciało moje, to jest krew moja. Jeśli pastorowi Chojeckiemu słowa Pismo Świętego
kojarzą się z jakimiś czarami i uważa, że jest to właściwa rzecz do tego, żeby się z tego wyśmiewać, no to myślę, że trochę się w swojej własnej ideologii zapętla wtedy. Nie, po prostu proszę cofnąć te kilka minut, gdzie rozmawialiśmy na temat wielkiej nierządnicy i tutaj może znowu trzeba będzie szukać gdzie indziej niż ten człowiek akurat twierdzi. Kolejne pytanie. Czy fakt bycia przez kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu księży pedofilami jest wystarczającym argumentem, aby występować z Kościoła katolickiego? Oczywiście nie jest wystarczającym argumentem, tak samo jak fakt istnienia Judasza nie był nawet wśród 12 apostołów. No to jest dużo, prawie 10% wszystkich apostołów okazało się zdrajcami. Święty Piotr wtedy też zawiódł, zaparł się Pana Jezusa. Oczywiście, że cudze błędy nie są powodem do tego, żeby porzucać tą instytucję, którą Pan nasz Jezus Chrystus zostawił po to, żeby ona nas do zbawienia prowadziła. Bez wątpienia Kościół dzisiaj przechodzi bardzo głęboki kryzys i te problemy moralne też są takim wykwitem tego kryzysu. To są bez wątpienia fakty i bez wątpienia Kościół w wielu przypadkach nie poradził sobie z tymi zbrodniami, to znaczy nie potrafił zareagować w sposób właściwy. Moim zdaniem w dużej mierze dlatego, że była tam, czy działa w Kościele faktycznie taka wewnętrzna sitwa, mafia, która pilnuje tego, która zdołała się w Kościele osadzić, w hierarchii kościelnej osadzić i pilnuje, żeby te zbrodnie nie były wydawane, żeby nie były prezentowane, zgłaszane do władz świeckich. Myślę, że mamy wszelkie podstawy, żeby tak twierdzić, że takie organizacje wewnątrz hierarchii Kościoła istnieją, natomiast no jest to rak, który trawi ciało Kościoła, nie jest to nic, co by wynikało z konstytucji Kościoła, z tego, jakim on jest. Nigdzie nie zostało w żaden sposób wykazane, nawet jakby na poziomie pewnych sugestii. Nie ma wskazówek nawet na to, że celibatariusze dopuszczają się częściej zbrodni pedofilskich niż nie celibatariusze. To znaczy procent zbrodni pedofilskich jest podobny wśród kapłanów katolickich, jak pastorów protestanckich, rabinów żydowskich i również podobny jak w przypadku innych organizacji, gdzie młodzież spotyka się z osobami dorosłymi, na przykład kółka sportowe, to wszędzie jest dosyć podobny procent. W Kościele powinien być mniejszy, natomiast nie jest i być może w tej chwili ze względu na tą taką mafijną działalność wewnątrz struktur, być może jest nawet większy, nie wiem, to znaczy nie ma faktycznie dowodów na to, żeby był większy, ale kto wie, być może nawet jest. W dużej mierze, znaczy bez wątpienia winna jest tutaj też, winny jest kryzys dyscyplinarny, to znaczy proszę, zastanówmy się nad tym przez chwilę. Jeśli człowiek faktycznie żyje tym celibatem, na zasadzie składa ofiarę z siebie i naprawdę żyje w czystości, pilnując również swoich myśli, taki człowiek naprawdę nie będzie skłonny do tego, żeby dokonać jakiejś zbrodni pedofilskiej. Natomiast jeśli człowiek jest pełen grzechu już w swojej duszy i człowiek najpierw jest pełen tego grzechu w swojej duszy, później popełnia różne grzechy, czy w samotności, czy z innymi, to będzie człowiek, który jest dużo bardziej, będzie dużo łatwiej skłonny do tego, żeby taką zbrodnię popełnić, czyli celibat, jeśli jest naprawdę żyty, praktykowany, to jest bez wątpienia ochroną i przed takimi zbrodniami i teraz w seminariach, w tradycyjnej dyscyplinie seminaryjnej kładziono ogromny nacisk na to i tutaj każdy, kto zdradzał chociażby jakieś minimalne tylko, co do kogo była niepewność, czy tam przypadkiem, czy on sobie w jakikolwiek sposób nie radzi ze swoją seksualnością, nie potrafi tego faktycznie jako ofiarę nosić i czy tutaj jakakolwiek nieuporządkowanie, niezdolność do poradzenia sobie z tym, czy jakiekolwiek tendencje homoseksualne, to było traktowane w seminariach wcześniej jako powód, żeby od razu seminarzystę usunąć, bo pamiętajmy o tym, że
kapłan w przyszłości będzie miał bardzo dużo kontaktów z młodzieżą męską i tutaj homoseksualizm jest po prostu dyskwalifikujący, będzie to, nawet jeśli by ten kandydat deklarował, że absolutnie po prostu żyje w czystości, nie ma dla niego żadnego problemu, no to będzie postawiony w sytuacji, która permanentnie wystawi go na bardzo poważne pokusy, tak jakby zwykły mężczyzna był nieustannie, czy bardzo często w otoczeniu młodych niewiast, na przykład w seminarium, tak? Taki seminarzysta, który ma tendencje homoseksualne, żyje niejako w sytuacji, która wystawia go nieustannie na pokusy. Dobrze, to ja już od siebie nie mam więcej pytań. Przejdźmy teraz do pytań od widzów.